Cześć, to Emil Dąbrowski, witam w 2020 roku. Pozwólcie jednak, że w nowym odcinku Wiadomości Szczecin na chwilę wrócimy jeszcze do najważniejszych wydarzeń 2019. Sprawdźmy najciekawsze newsy i te, które będą miały wpływ również na rozpoczynający się rok. Zapraszam. Na początek dwie ważne, wyczekiwane przez Szczecinian budowy. 2019 rok to był czas rozpoczęcia prac na stadionie i przy aquaparku. W marcu wystartowała inwestycja przy Twardowskiego. Od tej pory powstały części dwóch trybun, elementy zadaszenia oraz budynek Centrum Szkolenia dla Młodych Piłkarzy. Rozpoczęła się też przebudowa ulicy Twardowskiego doprowadzającej do stadionu. W tym roku dwie trybuny mają być już w pełni gotowe. Pod koniec przyszłego roku wystartowała z kolei inwestycja u zbiegu ulic Szczanieckiej oraz 1 Maja. To tu, w miejscu dawnej Gontynki, powstaje fabryka wody. Szczeciński aquapark to nie tylko baseny i zjeżdżalnie, ale też strefa edukacyjna. Przeczytajcie o terminach zakończenia tych dwóch inwestycji na stronach stadionszczecin.pl oraz Fabryka Wody EU. 2019 to także rok wielkich inwestycji drogowych. Rozpoczęły się prace przy węźle Łękno, węźle Granitowa oraz na ulicy Szafera. Wszędzie tam powstają nowe ulice. Przy Łęknie także stacja przesiadkowa dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, przy Granitowej nowy most, a przy Szafera nowa pętla tramwajowo-autobusowa. Te inwestycje to oczywiście także mniejsze, ale równie ważne prace, takie jak chodniki czy ścieżki rowerowe. W mijającym roku weszliśmy również w ostatni etap prac przy przebudowie Arkońskiej i w pierwszy, czyli podpisanie umowy z wykonawcą przy węźle Głębokie. Zmienia się także centrum Szczecina i 2019 rok był tego bardzo widocznym dowodem. Rozpoczęła się metamorfoza placu Orła Białego, poprzedzona prototypowaniem. To miejsce stanie się bardziej przyjazne, idealne na spacer, kawę albo miejskie wydarzenia. Stopniowo już od przyszłego miesiąca będzie tam ograniczany ruch samochodowy. Podobnie stało się na Małkowskiego w Śródmieściu, gdzie jest teraz mniej samochodów, a więcej przestrzeni dla rowerzystów oraz pieszych. I jeszcze jedna nowa, przyjazna przestrzeń w centrum, plac Adamowicza, łączący plac lotników z placem Żołnierza Polskiego. To był też rok kultury i sportu w Szczecinie. W marcu w Netto Arenie wystąpiła nazywana królową soulu Erykah Badu. Koncert w ramach Szczecin Jazz zgromadził oczywiście komplet publiczności. Kilka tygodni później w tym samym miejscu odbyły się Mistrzostwa Europy w gimnastyce sportowej. Przyjechało blisko 300 zawodników z kilkudziesięciu europejskich krajów. To była pierwsza taka impreza w Szczecinie, a we wrześniu odbyła się już 27. edycja tenisowego PKO Szczecin Open. Tym razem najlepszy był Słowak Józef Kowalik, obok szczecińskiej publiczności, rzecz jasna. W 2019 wróciliśmy też do wyjątkowej historii dzięki marce Stever. Samochody, rowery, maszyny do pisania i do szycia produkowane jeszcze w przedwojennym Szczecinie znów tu są. Miasto kupiło kolekcję niemieckiego muzealnika Manfreda Bauera i umieściło ją przy ulicy Niemierzyńskiej, gdzie siedzibę ma Muzeum Techniki i Komunikacji. To tu zobaczycie produkowane ponad 80 lat temu modele Sedina czy Arkona. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego na żywo, koniecznie nadróbcie zaległości w 2020. Netto Arena, korty w Alei Wojska Polskiego czy Muzeum Techniki i Komunikacji cieszyły się oczywiście Waszą sympatią, ale przy wspomnieniach z 2019 nie sposób pominąć prawdziwego wakacyjnego hitu, jakim była miejska strefa letnia czy letni cykl imprez bulwarowe. Przychodziliście na Wyspę Grodzką na koncerty, stand-up albo po prostu odpocząć w klimatycznym miejscu. Na bulwarach mogliśmy oglądać świecące, a nawet tańczące dźwigozaury i przejechać się ogromnym diabelskim młynem. W przyszłym roku też będzie się tutaj działo, już teraz polecam czerwcowe Dni Morza, lipcowy triatlon i sierpniowe Pyro Magic. 2020 rok to oczywiście o wiele więcej imprez. Jednymi z pierwszych będą finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zimowy meeting Skok o Tyczce. Sprawdzajcie szczegóły na stronie Wiadomości Szczecin.eu i w aplikacji. Najświeższe informacje są też na ekranach w mieście oraz w codziennym serwisie WS Info na Facebooku. Bądźcie na bieżąco, a w nowym roku bądźcie jak najczęściej zadowoleni z siebie. Trzymajcie się, do zobaczenia!